Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj gramy Dravenem. A dlaczego gramy Dravenem? Jest to jedna z moich ulubionych postaci tak naprawdę w League of Legends. Nim wbiłem diament po raz pierwszy w solo queue, ale dzisiaj gramy sobie coś zupełnie innego. Gramy challenge, gdy upuszczę siekierę, to wideo się kończy. Bardzo proste zasady, kiedy tylko jest wymówka albo jakby to inaczej powiedzieć, kiedy mogę upuścić siekierę, to jeżeli siekiera będzie leciała, a ja w tym czasie zginę, wtedy jest w sumie jedyna tylko wyłączność, kiedy mogę tą siekierę upuścić. Reszta tutaj nie będzie miała prawa. Flash, 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 flash. Nie opłaca się chyba flashować, co? Może się opłaca? Kill, flash. Mamy killa. No i wiadomo, że jeżeli zginę podczas łapania siekiery, a o tym już mówiłem, że no jak zginę, to się nie liczy, i jeżeli właśnie zgaśnie mi siekiera, to też się nie liczy, no bo tak naprawdę jej nie upuściłem, tylko ten skill został wyłączony. Co sobie możemy kupić? Może sobie to kupimy. I tak tutaj będę troszkę farmił pewnie. To ten item myślę, że nie jest zły, jeżeli złapaliśmy First the Blooda. Co my tutaj mamy? Kianę jako support, proszę, kupiła sobie ten item na supporta, o dziwo. A w przeciwnym teamie mamy Vayne oraz Lux. Czyli przeciwny team ma raczej bardziej takie standardowe, standardowego bota. My niestety mamy Kianę. Nie wiem, jak to działa. Możliwe, że to jest i dobry support, w co wątpię. Raczej lepiej się sprawdza jako jungler, ale z tego, co słyszałem, to ta postać jest OP, więc pewnie i na supporcie się sprawdzi na takich poziomach. Jest to konto, które było przeznaczone do grania TFT na Westie, ale chcę sobie troszkę wylewelować, zagrać może placement na Westie. Nigdy nie grałem normalnych rankedów na Westie, więc może... tutaj sobie teraz zacznę grać i leveluję to konto, dlatego... czemu ono się tak wysuwa? Ja nie mam jeszcze drugiego levela, żeby sobie tak biegać. A tak naprawdę... wirusy, wirusy! Nie mogę teraz. Wyłączcie mi to. Co to za trojany jakieś? Padnę od tych minionów. Jeżeli tam upuściłem kiedyś siekierę przez ten wirus, to się nie liczy. Padłem od minionów przez to. Boże! Co za gunewo. Ale trudno. Dwa kile zdobyliśmy. Mamy lekkie bounty. 5 staków z kula zbite. Kiana tutaj ma pewnie więcej farmy ode mnie, niestety. Ale jak na razie i tak jest bardzo spoko. Chyba żadnej nie upuściłem. Mam nadzieję, że nie minę tego momentu, gdy upuszczę jedną siekierę. Raczej nie powinienem go minąć, no ale wiadomo, jak to jest. Pojawi się 10-20 minionów, zaczniemy walczyć i wtedy już ciężko jest te siekiery łapać, albo ciężko jest je zauważyć, gdy zostaną upuszczone, więc myślę, że będę tego pilnował, ale jeżeli jakąś bym opuścił i bym nie zauważył i kontynuował, to napiszcie w komentarzach, że w którejś tam minucie upuściłem tą siekierę. No mam nadzieję, że co najmniej 10 minut, czyli ten taki early game, gdzie gierka jest troszeczkę bardziej spokojna, uda mi się nie upuścić żadnej siekiery, szczególnie, że tą postać jak najbardziej znam i lubię. Nie, 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 złapałem. Nie, 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 hello, ile razy ja się będę cofał? Powinienem już mieć na tego 550 golda. Potrzebuję. Palimy potka. No jestem niestety level do tyłu przez to, że tak często musiałem. Nie! Czy to się liczy? Czy stuny też są wyjątkiem? No tak naprawdę nie miałem jak tego złapać, no bo byłem w klatce dwusekundowej. Jak będzie wyglądała zasada teraz? Muszę sobie wymyślić zasadę. Czy to jest upuszczenie, czy nie? No szczerze mówiąc, stałem tutaj w klatce, a tutaj była siekiera, no. Teoretycznie mówiąc, upuściłem. Praktycznie nie mogłem jej złapać. Napiszcie w komentarzach, jak to powinno wyglądać. Czy ja ją upuściłem, czy nie mogłem jej złapać. Myślę, że jest ok. Myślę, że nie mogłem jej złapać. Możemy kontynuować tą gierkę. No bo tak naprawdę no, fizycznie nie mogłem jej złapać. Musiałbym sfleszować tego stuna, albo lepiej go sidestepować, żeby tą siekierę złapać. No ale... chyba zagramy po prostu pod mój błąd, czyli pod to, że... tą siekierę faktycznie ja upuszczę, czyli
Użyję basica, nic mi nie będzie przeszkadzało i ją po prostu upuszczę najzwyczajniej w świecie. Ale jeżeli będę stał w hard CC... O, tutaj się bijemy? Jak się bijemy, to... To spoko. Wow, ale ją mam ograł. Znaczy... Dobrze, jak chciałbym ją gonić, ale ja tu mam jeszcze poboczny cel. No dobra, nie złapę. No widzicie, co łapanie siekier robi z człowiekiem. Mogłem mieć killa, ale musiałem złapać siekierę. Czyli jak trollować gierki w solo duo? Nie, nie gram solo duo w sumie. Blind picka gram. Mam tylko 7 poziom na tym koncie. Jak ktoś mnie chce dodać i pograć kiedyś gierki, to też śmiało pewnie nie będę grał zwykłe gry w TFT niedługo, bo rankedy są wyłączone na ten sezon. Linia jest spuszowana, mamy troszkę wizji. Mogę się cofnąć, w sumie manę nie będę miał, żeby odpalać tego skilla, tak więc cofniemy się, zagramy sobie pod Blue Teastera pierwszego. Dobra, linia się puszuje, czyli mamy znowu szansę, żeby te siekiery łapać. 20 minut mam, no to jest dziwne, to jest niepodobne do mnie, żeby tak mało wyfarmić. Ale ja dostaję plus 1 golda za każdego miniona, czy to jest jej item, który tak robi? Nie grałem w sumie trochę w LoL'a, więc nie za bardzo się znam. Już jest 7 minut, mam nadzieję, że żadne siekiery tak naprawdę nie opuściłem, oprócz tej, która była przez stuna Lux. Czy ona znowu się tam bije? Mogłabyś przestać? Próbuję farmić. Powinienem już mieć BF-a tak naprawdę. No, znowu! Strasznie długi ten stun. Wydaje mi się, że kiedyś był krótszy. Pewnie nigdy się nie zmienił tak naprawdę. Ale przez to, że muszę te siekiery łapać, to mi się wydaje, że dłużej w tych stunach stoję. Ale heal! Pranket! Nie! 37 HP! Myślałem, że tu już taki double kill na pewniaczku sobie wleci, a tu... 37 HP, no za mały power mam jeszcze, jakbym miał BF, a to by to był easy kill, znaczy easy double kill. Ale ważne, że Kiana uratowana i shutdown za Vayne. Weźmiemy sobie pewnie jeszcze jakieś plate'y, prawdopodobnie dwa plate'y powinny tutaj być, powinny tutaj być wzięte. No nie w tą stronę. Okej, okay, przepchniemy do farmy. Weźmiemy plate'a i cofniemy. 50 minionów. No, początek nie był najlepszy, ale teraz do tego wracamy. No gdzie ona? On ma 8 poziom w dżungli Twitchem. 5 killi i 8 poziom w dżunglem w Twitchu. Twitchem w dżungli. To chciałem powiedzieć. Oj, niedobrze, niedobrze. Widać, że mają o wiele lepszy team. Pewnie jakieś smurfy są w tym teamie. 50 farmy Twitchem w dżungli. My nie mamy w sumie dżunglera. No, Warwick biega po tej dżungli, no ale bez smite'a to on sobie może tam biegać i nie za dużo zrobi, bo dostaje mniej expa za poziom. Irelia na topie mam 50 farmy, no ale za wiele jej to nie daje. No i w sumie oprócz mnie, który ma 4 kille, to tak naprawdę nikt tutaj nic większego nie gra. I Twitch dostaje sobie darmowego feeda. A Wayne też nie jest najgorsza. Wayne. Jak zwał, tak zwał. Ale za darmo dostaje sobie też jakąś tam przewagę przez to, że Twitch tutaj był. No i... Co my tutaj możemy zrobić? Co możemy zrobić? Nie opuścić siekiery, od tego możemy zacząć. 10 minut, no. Tyle ile chciałem, to... A, zostało zrobione. Teraz wszystko, co do... Nie, no. Znowu ten stun. Strasznie cholernie długi jest ten stun. Jeżeli ja rzucę jakiegokolwiek basica, ona mnie w tym czasie zastunuje, to nie ma szans, że podniosę tam siekierę. Oj, Kiana na ofensywie.
chyba troszkę zbyt mocnej ofensywie. No i upuściłem.